Bardzo serdecznie chcę powitać na pierwszej konferencji Paktu Senackiego. Paktu Senackiego, który funkcjonuje i będzie funkcjonował przez najbliższe, mam nadzieję, 4 lata. Jest mi niezmiernie miło Was jako dziennikarzy poinformować za Waszym pośrednictwem mieszkańców miasta Opola i powiatu opolskiego, że w wyniku uzgodnień Paktu Senackiego i liderów zostałem nominowany do tego, aby walczyć o Senat w mieście Opolu oraz powiecie opolskim, czyli w okręgu 52. Zacznę od podziękowań liderom partii, dlatego że to jest wiele miesięcy ciężkich uzgodnień pomiędzy Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym, Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W wyniku tych uzgodnień w okręgu 52 ten okręg przypadł opolskiej lewicy. Moja nieskromna osoba ogłasza tym samym start do Senatu w tym okręgu. Chcę też podziękować za otuchę i wsparcie liderom lokalnych formacji, które tworzą Pakt Senacki, czyli Marcinowi Oszańcy, panu marszałkowi Andrzejowi Bulej, panu Piotrowi Sitnikowi za to, że chcą wspierać tą kampanię, która mam nadzieję będzie kampanią zwycięską. Jako pierwsi jesteśmy dzisiaj po chwili, po ogłoszeniu Paktu Senackiego, jako pierwsi zgłaszamy kandydaturę, moją kandydaturę w tym długim biegu. Przed nami 59 dni do wyboru w ciężkiej kampanii. Króciutkie przedstawienie, Piotr Woźniak, jestem doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania jakością Szkoły Głównej Handlowej. Od wielu, wielu lat samorządowcem, od kilkunastu lat liderem partii Nowej Lewicy w województwie opolskim, ale jestem również przedsiębiorcą. Rozumiem potrzeby przedsiębiorców od wielu lat, od ponad 20 lat prowadzę własną działalność jednoosobową i rozumiem, jakiego rodzaju problemy mają przedsiębiorcy. Także z różnych stron barykady od wielu, wielu lat jestem. Jestem również pracownikiem naukowym, dydaktycznym, związanym ze środowiskiem akademickim. 40 blisko 6 lat i mam nadzieję, że wyborcy zauważą chęć tej dynamiki, zmiany też jakości tego, co się dzieje w polskiej debacie politycznej. Po co idę do Senatu? Bo to jest też element, którym chciałbym się dzisiaj podzielić. Oczywiście konferencje tematyczne będą w każdym tygodniu. Będziemy zapewne się spotykać i ten pomysł na kampanię przedstawimy już wkrótce wraz z programem. Natomiast takie króciutkie resume. No, po pierwsze chcę współpracować z samorządowcami, zarówno z panem prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, który również wsparł tą kandydaturę, jest liderem Tak dla Polski, Stowarzyszenia Samorządowców. Chcę również współpracować z samorządowcami w powiecie opolskim. Przed nami cykl spotkań z wójtami i burmistrzami powiatu opolskiego, w którym będę chciał zaprezentować swoje propozycje dla tych właśnie gmin, ale z drugiej strony wysłuchać potrzeb. Wysłuchać potrzeb. Dzisiaj wiemy, że Opole ma przede wszystkim dwie główne potrzeby, jakim jest trasa średnicowa i obwodnica południowa. To są te elementy, którymi zapewne będę chciał w przyszłym parlamencie się zająć i wspierać te inicjatywy, które miasto Opole. Ta współpraca dotychczas z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim jest doskonała i mam nadzieję, że również w trakcie kampanii będzie i nie tylko w trakcie kampanii, ale również po niej będzie doskonała. Liczę również na współpracę z wójtami, burmistrzami w powiecie opolskim. Drodzy Państwo, jedna rzecz bardzo mi się nie podoba w polskiej debacie politycznej, publicznej w ostatnim czasie, to ohydzanie Unii Europejskiej. Dla mnie jest to rzecz niepojęta. Polska notuje najlepsze wskaźniki ekonomiczne od lat i można zaklinać rzeczywistość, ale to, co się wydarzyło po 1989 roku, a zwłaszcza po 2004 roku, po 1 maja, to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć w Polsce. Polska jest w Unii Europejskiej od blisko 20 lat. Ja nie pozwolę jako Europejczyk, jako Opolanin, jako mieszkaniec Opolszczyzny, ale także przede wszystkim Polak na to, żeby zohydzać Unię Europejską. To jest najpiękniejszy okres, który w Polsce mamy od kilkunastu czy niemal 20 lat i zohydzanie Unii Europejskiej, mówienie o tym, że jest czymś passé, że środki europejskie to jest garść srebrników, jest rzeczą niepoważną. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tutaj prawdopodobnie, drodzy Państwo, dlatego, że nikt nie rozumie jednej bardzo ważnej rzeczy, że Unia Europejska to jest cena pokoju w Europie. Jeszcze nigdy, od Pirenejów po Ural, z wyjątkiem wojny na Bałkanach i dzisiejszej tragedii na Ukrainie, nie mieliśmy tak długiego okresu bez działań wojennych, czyli blisko 100 lat żyjemy w pokoju, jesteśmy, przepraszam za określenie, cholernymi szczęściarzami. Pilnujmy tego, a nie zohydzajmy tego, co nam
daje Unia Europejska, czyli wyrównywanie jakości życia we wszystkich krajach członkowskich. Ci, którzy tego nie rozumieją, są w błędzie. Ci, którzy myślą, że wojna to zabawa, że machanie szabelką jest rzeczą jakąś fantastyczną, to jest zupełnie niepoważne. Więc idę do Senatu także po to, żeby wspierać wszystkich proeuropejskich nastawionych obywateli, żeby wspierać z polską siłę w Unii Europejskiej, a nie być państwem, które obraża się właściwie na każdego sąsiada. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, po rządach, 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie jesteśmy skłóceni ze wszystkimi sąsiadami, no może z wyjątkiem Bałtyku, choć też nie do końca jestem pewien, czy tak właśnie jest, mając na uwadze katastrofę ekologiczną na Odrze. Oczywiście mówiąc zupełnie poważnie, my musimy budować silną Polskę w silnej Unii Europejskiej, także relacje mocne w zakresie polityki międzynarodowej i także rozumienia tego, czym jest wsparcie także polonijne dla naszych obywateli, ponieważ to jest jurysdykcja między innymi Senatu. Liczę także i proszę wszystkich przyszłych kontrkandydatów o to, aby ta kampania była życzliwa, żeby ta kampania była merytoryczna, żeby nie była kampanią oblewania się pomyjami. Ja ze swojej strony taką kampanię deklaruję. Niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, to nawet w Prawie i Sprawiedliwości są politycy, którzy również mają nastawienie proeuropejskie i bardzo proszę uszanować to, co ja w tej chwili deklaruję, czyli deklaruję kampanię uczciwą, deklaruję kampanię, która jest bardzo mobilna, wzorem tego, co robiłem 4 lata temu, odwiedzę wszystkie sołectwa w województwie, w tym okręgu, czyli mamy okręg 52, czyli we wszystkich gminach powiatu opolskiego. Będzie nas widać także na ulicach Opola. Dzisiaj także rozpoczynamy uroczyście zbiórkę podpisów. Bardzo serdecznie prosimy o to, żeby mieszkańcy Opola, powiatu opolskiego, podpisywali się pod listami poparcia dla Piotra Woźniaka, kandydata Paktu Senackiego w okręgu 52. Będzie nas widać przede wszystkim na osiedlach, ale także tutaj, w centrum Opola, w sercu Opolszczyzny, na Placu Wolności, w różnych godzinach, także bezproblemowo Państwo znajdziecie wszystkich wolontariuszy. Zapraszam też wszystkich chętnych, które chcą wspomóc moją kampanię. To jest rzecz, która wydaje się również bardzo, bardzo ważna. Życzę kampanii wszystkim kontrkandydatom merytorycznej, życzliwej wobec siebie i drodzy Państwo, wszystko w Waszych rękach. Bardzo dziękuję.